żydowskich uroczystości religijnych. Żydowskich uroczystości. Z Ministerstwem Sprawiedliwości. Uważam, że samo spotkanie, tak zwane Żydowskie Sprawiedliwości, pod jakim hasłem oni to organizują, ale narusza samą zasadę niezawisłości sędziowskiej, o której tak sędziowie walczą. Bo przecież jak można z jednej strony krytykować i negatywnie oceniać i uważać, że to jest niestosowne. Jakieś specjalne kontakty sędziów z adwokatami, na przykład pod salą sądową, czy towarzyskich spotkań, a z drugiej strony organizować wielkie antyrządowe zgromadzenia, zapowiadać udział adwokatów, różnych, nie wiem, kogo tam jeszcze i sędziów, to oczywiście w moim przekonaniu podważa te właśnie zasady niezawisłości sędziowskiej. Sędziowie, którzy pójdą na takie spotkanie, narażać to gorsza, narażać po całe spotkanie, jest narażać się przeciwko rządowi. To będzie miało spotkanie po pierwsze antyrządowy charakter, po drugie będzie skrajnym dowodem na naruszenie właśnie tej chronionej mowy, tak chronionej przez sędziów, ale oczywiście tylko przez minister sprawiedliwości, który chce zdefałować wymiar sprawiedliwości tej właśnie niezawisłości sędziowskiej. To wszystko jest jeden wielki naprawdę, no może użyjców, ale użyję tego słabo na jego bedach. To było skandaliczne. Sędziowie się tak bardzo gubią, że właściwie można powiedzieć, sami dokładają do tego pieca, przez którego my musimy, no właśnie pokazujemy ich dowody nadużyć. To rzeczywiście, no i te wszystkie przypadki oczywistego łamania prawa, ale ich osobiście pokazujące ich bardzo niekorzystnym świetle, czy nie są to takie osoby, które są absolutnie nieskreślone ze strony moralnej, ale również ich działalność publiczna pokazuje, że oni oczywiście łamią konstytucję i te zasady, którymi chcą bronić się przed ministrem, który chce zreformować wymiar sprawiedliwości, oni łamią na co dzień, podobnie jak sędziowie, aktorzy z sądu, którzy złamali naruszenie zasady niezawisłości sędziowskiej, zobowiązują odpowiednich wydawców karu minimalną ponad 200 sędziom w swoich sądach przebrać rozprawy i krzyż na spotkanie na wybranie. To się zaznaczyło, to żeby przerwać i żeby uchrankowa przeczytować i nielegalne zresztą tak zwane naprawy strajki. Więc to wszystko się składa na bardzo mocną dokumentację i dowody na to, jak bardzo to środowisko powinno być wydefiniowane i zreformowane. Czy władza sądownicza, którą Ministerstwo Sprawiedliwości nazywa oligarchiczną, mówiąc, że w zasadzie nie ma w Polsce trójpodziału władzy, bo jest władza wykonawcza i ustawodawcza zależna od ludzi, weryfikowalna w wyborach i, jak mówi ministerstwo, oligarchiczna władza sądownicza zależna sama od siebie? Ona jest zależna sama od siebie, dlatego że sędziowie tak bardzo jest uprzywilejowani od czasów nowego ministra sprawiedliwości, gdzie starano się, udawano, zachowywano pozory niezawisłości, ale jednocześnie komisja sędziowska musiała do PZPR-u należeć, tak? Czyli być poprawcami komunistycznymi, więc to była jedna wielka fikcja. Natomiast oni cały czas chodzą prokuratorami, pracownicy ministerstwa bezpieczeństwa wewnętrznego, właściwie w takiej glorii, na jakiej tylko może być wizytelecha Kaczyńskiego. Sędziowie cieszą się w Polsce, dlatego są osoby, no, które powinny mieć doświadczenia z wyposażenia w hasie sprawiedliwości, dlatego nie boją się, że są, dlatego że to było w sytuacjach oczywistych, sędziowie to mają wdrożone. Więc tego prawa sprawiedliwości po pierwsze urośnie i zupełnie uważa za prawo, ale nie tylko. Decydować o tym, jakim przepisom podlegać. Oni w zasadzie, jak już niedawno mówiłam, no sami chcą decydować, czego się uczy w tych szkołach. Oni chcą decydować, jak ma działać wymiar sprawiedliwości, jaka ma być organizacja, kto ma wygrać przetarg, kto i gdzie kupić, u kogo pomówić. Oni właściwie decydują wypowiadać się w sprawach politycznych. Sami są siebie karać, czy za coś nie karać głównie, bo to jest kwestia decyzji dyscyplinarnych. Można powiedzieć, że ci sędziowie tak wyalienowali się, wyłączyli się ze społeczeństwa, że to był najwyższy czas, żeby ponowne wymiar sprawiedliwości przywrócić po pierwsze suwerenowi narodu, a po drugie wreszcie porządkować od administracji, administracja państwowa, od administracji wreszcie sprawiedliwości, od ministra sprawiedliwości i to wreszcie trzeba postawić wszystko z powrotem na nogę. Właśnie Ministerstwo Sprawiedliwości patologią sądu nazywa jednowładztwo prezesów, o których
pani też tu wspomniała, to oni arbitralnie decydują o przedziale spraw, o przenoszeniu sędziów, o tym, który sędzia dostanie proste sprawy pod awans, który zostanie zasypany najtrudniejszymi. Prezesi i, no nazwijmy to, kasty korporacyjne mogą tłamsić sędziów liniowych. Tak, tak jak chcą. Temu wszystkiemu sprzeciwia się Ministerstwo Sprawiedliwości, no ale napotyka na opór. Czy to jest opór, bo takie powstaje wrażenie, całego środowiska sędziowskiego, czy to jest opór tylko pewnej grupy, która no, ma dzisiaj decydujący wpływ na to środowisko? Mi się wydaje, że nie za tydzień mam dodań dotyczących całego środowiska, ale są to będą głosy bezpośrednio, a nawet nie czasami bezpośrednio, a pośrednio również, więc zgłaszają się do mnie osoby z tego środowiska i mówią o tym, że szkole spotykają za niepopieranie tych działań, które podejmują antyrządowe, które podejmują prezesi, prosi przede wszystkim prezesi, szczególnie tych wyższych instancji sądu, jedni sędziowie, którzy mówią, że bardzo znam takich, bo w końcu kończy studia i kolegów ma również wśród sędziów i koleżanki, niektórzy skarżą się, że właściwie boją się odzywać, ponieważ większość i bardzo wiele osób jest popiera bardzo jasno i zdecydowanie w rozmowach prywatnych w ogóle nie ukrywają tego. Są niezwykle skrajni antyrządowi, więc tutaj szczególnie właśnie te wyższe instancje no w takim postawie, taką działalność prowadzą, którą wszyscy oczywiście być może nie zauważyli, ale nie chodzi o to, że rejonowi kłoni na wnętrze nie pracują, natomiast już po rozmowaniach i rozpoczęciach i powiedzmy, osoba, która się pokazuje opomaga zespołowi w mediach, okazuje się, że najbardziej aktywnymi stowarzyszeni sędziowie wyższych to instancji, prezesi, zwłaszcza Pani profesor zasiada w Krajowej Radzie Sądownictwa. Co dalej z tym organem? Bo to też jest taki organ, który no, dosyć mocno występuje przeciwko zmianom proponowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Będzie zajmować się również KRS, a więc także pani kandydaturą do Sądu Najwyższego, jak informuje portal w polityce.pl. No niemal pewnego kandydata, który zasłynął jako współautor, współinicjator uchwały wydziału jednego z uniwersytetów, która atakowała pana prezydenta, większość sejmową za zmiany w Trybunale Konstytucyjnym pamiętnym w grudniu 2015 roku i jak twierdzą informatorzy w portalu, sprawa może być przesądzona, a awans tego człowieka może być związany z jego antyrządowymi poglądami, które dawał wyraz w trakcie obrad Rady Wydziału. To, że się o tym mówi, o tym nie wiedziałam, no nigdy nie wysłał do resortu rolnictwa pismo z prośbą o wsparcie. Na pewno to mówi, dlatego że osobiście uważam, że takie osoby, tacy kandydaci, jako zaangażowani w działalność polityczną, mamy tutaj pewien problem polegający na tym, że ta Rada Legislacyjna nie funkcjonuje, dlatego że objawia się tylko w polityce, ponieważ członkowie Rady uważają, że to ich czas już się kończy, właściwie już tak trochę się żegnają. Kolejne posiedzenie będzie gdzieś w połowie, na początku maja, ale jest to właśnie problem z tym, że pokrywać się będą, tak jak często to robiono, niestety ustalano, my byliśmy przedstawiciele Sejmu właśnie z ich innymi bardzo często członkami, ponieważ posiedzenia Krajowej Rady pokrywają się z posiedzeniami Sejmu. Dzisiaj mamy głosowanie, posiedzenia w komisji, posiedzenie w Sejmie. W tym czasie członkowie, sami sędziowie, dokonują sobie tego
takiej rewolucji, jak mi chcą. I kiedy pamiętam, jak nie wiem, jakiś czas temu próbowałam też zablokować jednego pracownika naukowego na urzędniego sądu najwyższego, to oczywiście udało się zablokować Bardzo dziękuję pani profesor Krystyna Pawłowicz, nasz gość. I na zakończenie ponownie zagranica, tym razem przenosimy się do Francji. Tam odbyły się wczoraj wybory prezydenta republiki, pierwsza tura tych wyborów. I spośród czterech kandydatów, którzy spodziewali się wejścia, zwyciężyło dwoje. Emmanuel Macron, który zdobył 23,75% głosów i w drugiej turze zmierzy się z kandydatką skrajnej prawicy Marine Le Pen, która w niedzielę uzyskała 21,53% głosów, więc nieco ponad 2% mniej niż zwycięzca. Na kolejnym miejscu François Fillon, prawie 20% i minimalnie mniej Jean-Luc Mélenchon. Panie profesorze, jest z nami pan profesor Mieczysław Ryba. Szczęść Boże. Jak pan profesor przyjął te wyniki? Bo Bruksela jest zadowolona, a Jean-Claude Juncker nawet nie czekał do końca na opublikowanie wyników, tylko pospieszył z gratulacjami do Macrona. Bruksela zadowolona, ale jednego zgody za to, pamiętajmy o tym, że owszem, Emmanuel Macron był jako wyśpiony, mówi się wręcz, że jest produktem politycznym, który ma ratować skompromitowaną warstwę polityczną, szczególnie po rządach Holanda i po wszystkich zamachach terrorystycznych, jakie miały miejsce. I być może te wybory nawet wygrał, można tego przesądzać ze względu na stan właśnie nastrojów społecznych, ale nawet jeśli wygra, to zwróćcie Państwu uwagę, że w sondażach już dzisiaj daje się na tym CPU około 40% powitu, że jest to ogromnie jednak potencjał, który może wykorzystać w wyborach parlamentarnych, które też niedługo po drugie, jeśli weźmiemy pod uwagę radykalizowanie się społeczeństwa francuskiego, to wynik, byśmy powiedzieli komunizującego na żona, posłuchanie głosów pana Radomskiego i na tym, prawda, neotrockistów, to jest około 40%.
40%. Nowa amerykańska administracja zadecydowała o zmianie polityki wobec Korei Północnej. W ubiegłym tygodniu, gdy prezydent USA Mike Pence oświadczył, że era cierpliwości wobec władz Pyongyangu skończyła się, a prezydent Donald Trump nie wykluczył możliwości podjęcia działań militarnych. Tomasz Sojewicz, Polskie Radio, Pekin. Polskie Radio 24. Chcemy zaprezentować polskie ekrany, aktywnie budujący z przewagą
konkurencyjną w oparciu o rozwój nowych technologii. Ja z punktu widzenia Polski, tych dwoje kandydatów, Emmanuel Macron, który jest za Europą wielu prędkości, który jest za głębszą integracją europejską, no i z drugiej strony Marie Le Pen, no, która mówi o tym, że aneksja Krymu to sprawiedliwość dziejowa. Który z tych kandydatów byłby korzystniejszy z naszego punktu widzenia? Pewnie żaden takim dłuższym, prawda, procesie, bo dlaczego tak? Bo z jednej strony mamy do czynienia z Marine Le Pen, która nie tylko, że jest rosyjska, ale my nie możemy ją uczytywać jako prawicę, nazwijmy to łomnie, konserwatywno-chrześcijańską, tak jak u nas to się dzieje. To często jest tak zlaityzowane, że tamtejsze grupy narodowe nie mają Dziękuję bardzo, mówił pan profesor Mieczysław Ryba, nasz gość. Dziękuję panie profesorze. Ta rozmowa kończy wydanie aktualności dnia. Pierwsze wydanie, kolejne o 16:00, jeszcze o wyborach francuskich rozmawiać będziemy z panem profesorem Mirosławem Piotrowskim, a już za chwilę wiadomości, jest 13 minut po 14:00. Projektowania, oprogramowania i produkcji elektroniki. Firma ABB podpisała umowę z firmą Transition Technology. Podpisały umowę partnerską dotyczącą nowoczesnego rynku energii i systemów przemontowych dla przemysłu. I teraz to chyba jest najbliższe dla sercu. Przedsiębiorstwa Tegielski Poza Niestar oraz Ursu Cesa zawarły porozumienie dotyczące współpracy przy opracowaniu samochodu elektrycznego o masie do 3,5 tony. Tegielski ma zacząć ma opracować drogi z innowacyjnym napęd elektryczny do pojazdów produkowanych przez Ursusa. No i co ciekawe, po tej transakcji akcje Ursusa dzisiaj na giełdzie papierów wartościowych kosztują mocno do góry nawet do 17%. No, efekt wymierny tego, co się dzieje w Stanowerze, na targach Stanowermesse. Ursus pokazał bardzo ciekawy produkt, który cieszył się, z tego co wiem, bardzo dużym zainteresowaniem innych dostawców.
Polska kreatywność i niemiecki kapitał to znakomita para, powiedział w Hanowerze wicepremier minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Polska jest w tym roku współgospodarzem odbywających się tam międzynarodowych targów przemysłowych Hanower-Messe. Wicepremier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że nasz kraj jest jednym z ważniejszych partnerów dla Niemiec. Polska jest dla Niemiec siódmym importerem niemieckich towarów. Ważniejszym niż Rosja i to dwa razy ważniejsze, 2,5 razy. 54 miliardy eksportu niemieckich towarów do Polski i z kolei towary niemieckie do Rosji to jest 21 miliardów euro. Polska razem z Czechami jest ważniejsza dla Niemiec niż Chiny. Polska razem z Czechami i Węgrami jest ważniejsza niż Stany Zjednoczone. Właściwie stanowiłaby najważniejszy obszar eksportu dla Niemiec. Czyli tych kilka krajów z Polską na czele, jesteśmy dla Niemiec jednym z ważniejszych partnerów. Wicepremier ocenił, że za parę lat mamy szansę przeskoczyć Włochy, które od wielu lat są krajem rozwijającym się zupełnie inaczej niż Polska. Hanower Messe to jedno z największych przedsięwzięć tego typu na świecie. Odbywa się w Hanowerze od 70 lat. Targi potrwają do 28 kwietnia. Wygrana żadnego z dwójki kandydatów, którzy będą ubiegać się o fotel prezydenta Francji z perspektywy Polski, nie będzie dobrą wiadomością, ocenia poseł ugrupowania Kukiz 15 Jarosław Porwich, odnosząc się do wyników głosowania we Francji. Druga tura wyborów prezydenckich w tym kraju odbędzie się 7 maja. Według oficjalnych danych centrowy polityk Emmanuel Macron zdobył 23,75% głosów. Z kolei na kandydatkę prawicy Marine Le Pen zagłosowało 21,53% wyborców. Na razie sondaże wskazują, że w drugiej turze głosowania zwycięży Emmanuel Macron. Jednak jak pokazały już wybory w innych krajach, na przykład w Stanach Zjednoczonych, sondaże nie zawsze odzwierciedlają ostateczny wynik. Poseł Jarosław Porwich podkreśla, ani Marine Le Pen, ani Emmanuel Macron to nie są optymalni kandydaci z punktu widzenia naszego kraju. Każdy ma swoje plusy i minusy. No, Marine Le Pen też ma dość bliskie relacje z Rosją. Tak, dla mnie koniecznie jest niepokojące. Pamiętamy wypowiedzi na temat Polaków, które też nie były do końca na wyświetle. Natomiast no tutaj z drugiej strony mamy Macrona, czyli takiego liberała lewackiego albo lewicowego liberała, tak to można powiedzieć. Być może on po jakimś czasie zmodyfikuje swoje poglądy, swoje zamierzenia. Oby tak się stało, bo tak jak mówię, no ani jeden, ani drugi kandydat to nie są osoby z naszej bajki. Marine Le Pen, szefowa Frontu Narodowego, jest uznawana za polityka skrajnie prawicowego. Niejednokrotnie głośno sprzeciwiała się europejskiej polityce otwartych drzwi, a także samej Unii Europejskiej. Z kolei Emmanuel Macron to były minister gospodarki w socjalistycznym rządzie ustępującego prezydenta Francji, François Hollande. Z Warszawy mówiła Zuzanna Dąbrowska. A trzeci wynik w pierwszej turze głosowania uzyskał prawicowy konserwatysta François Fillon. Nieznani sprawcy wycięli drzewa z prywatnej działki ministra środowiska profesora Jana Szyszko-Wtucznie, dowiedziała się redakcja informacyjna Radia Maryja. To już druga tego typu prowokacja. Wcześniej w tym samym miejscu zniszczona została pracownia szefa resortu środowiska. Prowokacja ta najprawdopodobniej ma związek z obecnie trwającymi pracami w Sejmie na rzecz ochrony przyrody, ocenia minister środowiska Jan Szyszko. Tak dawno łamali się do pracy o wzroście PKB, o stabilności Na miejscu zdarzenia są obecnie funkcjonariusze policji, którzy prowadzą działania śledcze w tej sprawie. Normalnym transporcie przedsiębiorcy, można powiedzieć, żywo reagowali na
Szwedzka policja aresztowała drugą osobę w sprawie zamachu w Sztokholmie. Podejrzany został zatrzymany wczoraj na wniosek prokuratury. Aresztowania dokonano po przeanalizowaniu materiałów dowodowych zebranych w trakcie dochodzenia po zamachu. W zamachu z użyciem ciężarówki, do którego doszło w Sztokholmie 7 kwietnia, zginęły 4 osoby, a 15 zostało rannych. Sprawca ukradł ciężarówkę rozwożącą piwo, po czym wjechał w tłum na głównym handlowym deptaku miasta i uderzył w dom towarowy. Kierowca pojazdu pochodzący z Uzbekistanu, 39-letni mężczyzna, przebywa obecnie w areszcie. Zdaniem policji Uzbek wyrażał sympatię dla organizacji ekstremistycznych, w tym dla tzw. państwa islamskiego. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja. To są normalne rzeczy, które należy pokazywać i po prostu o tym mówić, informować. Dziś w parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Białymstoku odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które bardzo serdecznie zapraszamy. Program spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Apostołowie Miłosierdzia w wykonaniu scholi dziecięcej, scholi młodzieżowej oraz chóru parafialnego parafii Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła w Białymstoku. O godzinie 18.20 rozpocznie się msza święta, której przewodniczyć będzie Jego Ekscelencja ksiądz biskup Henryk Ciereszko, biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej. Natomiast homilię wygłosi Jego Ekscelencja ksiądz biskup Antoni Pacyfik Dydy, czy biskup senior diecezji drogiczyńskiej. O godzinie 21.30 na antenie Radia Maryja rozmowy niedokończone na temat srebrny jubileusz metropolii białostockiej. Mieszkańców Białegostoku i okolic, a także całą rodzinę Radia Maryja gorąco zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jednocześnie informujemy, że kolejne poniedziałkowe spotkania rodziny Radia Maryja odbędą się 1 maja w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Jódłówce w Archidiecezji Przemyskiej, 8 maja w parafii Matki Bożej Fatimskiej i Sanktuarium Świętego Ojca Pio w Terliczce w diecezji rzeszowskiej, 15 maja w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Grzebnówkach, 22 maja w parafii pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Kosmonosach w Republice Czeskiej i 29 maja w Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin w Leśniowie w Archidiecezji Częstochowskiej. Wygląda, że to mamy lepiej. No i to właśnie mamy taki moment tego marki, które wydawało się już być zapomniane, czyli właśnie Cegielski, Ursus, tak, na nogi, tak, pracują. 21 minut po 14. Zapraszam na modlitwę popołudniową dzisiaj uroczystość świętego Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Hymn na stronie 430. Tobie chwała, Synu Boże. Następnie psalmodia, antyfony, strona 1606. I psalmy dodatkowe 1232 oraz kolejne. I które chylimy się ku upadkowi, nagle wyrosły firmy, które znajdują się w klubie i branży i o zaawansowanych technologiach. To jest kwestia prosty, tak dość skomplikowanie, to dobrego gospodarowania, to znaczy jeśli te firmy. Boże, wejrzyj w wspomożeniu memu, Panie pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Tobie chwała, Synu Boże, pierworodny wśród umarłych, światło nigdy nie gasnące i radości czysty zdroju. Jesteś naszym przebłaganiem wobec Ojca Wszechmocnego. Swoją krwią obmyłeś grzesznych, pojednałeś niebo z ziemią. Pomóż nam, prosimy, Panie, spełniać Twoją Ewangelię, żyjąc w zgodzie i miłości, która źródłem jest pokoju. W tej godzinie Twojej śmierci, odrodzeni w Paschy Źródle, hołd składamy i podziękę Tobie, Ojcu i Duchowi. Amen. Szli i płakali, niosąc ziarno na zasiew. Alleluja.
Gdy Pan odmienił los Syjonu, wydawało się nam, że śnimy. Usta nasze były pełne śmiechu, a język śpiewał z radości. Mówiono wtedy między narodami: wielkie rzeczy im Pan uczynił. Pan uczynił nam wielkie rzeczy i radość nas ogarnęła. Odmień znowu nasz los, o Panie, jak odmieniasz strumienie na południu. Ci, którzy we łzach sieją, rządź będą w radości. Idą i płaczą, niosąc ziarno na zasiew, lecz powrócą z radością, niosąc swoje snopy. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Jeżeli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą, którzy go wznoszą. Jeżeli miasta Pan nie strzeże, daremnie czuwają straże. Daremne jest wasze wstawanie przed świtem i przesiadywanie do późna w nocy. Chleb spożywacie zapracowany ciężko, a Pan i we śnie darzy swych ukłuwanych. Oto synowie są darem pańskim, a owoc łona nagrodą. Jak strzały w ręku wojownika, tak synowie zrodzeni w młodości. Szczęśliwy człowiek, który nimi napełnił swój kołczan. Nie zawstydzi się, gdy będzie się spierał ze swymi nieprzyjaciółmi w sądzie. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szczęśliwy człowiek, który służy Panu i chodzi jego drogami. Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich. Szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie. Małżonka twoja jak płodny szczep winny w zaciszu twego domu. Synowie twoi jak oliwne gałązki dokoła twego stołu. Tak będzie błogosławiony człowiek, który służy Panu. Niech cię ze Syjonu Pan błogosławi i oglądał pomyślność Jeruzalem przez wszystkie dni twego życia. Obyś oglądał potomstwo swych dzieci. Pokój nad Izraelem. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Szli i płakali, niosąc ziarno na zasiew. Alleluja. Czytanie z Apokalipsy świętego Jana Apostoła. Weselmy się i radujmy i dajmy chwałę Bogu, bo nadeszły gody baranka. Błogosławieni, którzy są wezwani na ucztę godów baranka. No właśnie, to podzielmy jakby na takie trzy części siłę oddziaływania tego marszu. Może najpierw po Polsce, bo jesteśmy tu w Polsce. Jak, czy ten marsz wpłynął na opinię publiczną? Powiedział Pan o tym coraz większym zaangażowaniu Polaków, że o tym, że coraz więcej Polaków pojawia się na tym marszu. Powrócą z radością, alleluja, niosąc swoje snopy, alleluja. Modlimy się. Boże, Ty umocniłeś nasz naród w wyznawaniu Twego imienia przez nauczanie i chwalebne męczeństwo świętego Wojciecha biskupa. Spraw prosimy, aby ten, który na ziemi głosił naszym przodkom wiarę, stawiał się za nami w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Błogosławmy Panu, Bogu niech będą dzięki. Bóg zapłać za wspólną modlitwę o 14:30, radiowa lektura, następnie muzyka mistrzów o 15:00, koronka do Bożego Miłosierdzia. Tak, najbliższe minuty przebiegną w Radio Maria. Zostało wybrane na kapitalne inwestycje w mniej więcej 1000 tysięcy pesa, tydzień przed świętem niepodległości państwa Izrael. Ten układ to może przypomnieć, że święta niepodległości państwa Izrael to 2 maja, to tego 2 weekendu, a polski święto, to się będzie się zadawało 3 maja. Uwielbiam imię Twoje, Panie, wywyższam Cię. W jaki sposób? Ale ten marsz, bo wiemy o tym, że w Izraelu marsz jest czymś bardzo wyjątkowym. W Polsce również. A jak jest postrzegany na świecie? Czy pojawia się coraz więcej gości z zagranicy? No dzisiaj mieliśmy przykład tego węgierskiego biegacza, prawda, który też symbolicznie dobiegł do Auschwitz, jakby
czcząc w ten sposób ofiary Holokaustu. Czy na świecie ten marsz również razem wraz z upływem lat jest postrzegany jako takie naprawdę bardzo ważne, bardzo istotne wydarzenie w czczeniu pamięci o Holokaustu? Gladysławy Żydowskie na świecie, dla całego świata, z wyjątkiem Izraela, to się ma największe symboliczne znaczenie. Natomiast jeśli chodzi o reprezentację Izraela, ale to jest inaczej. Ministerstwo Edukacji miało częściowo pretensje lokalizatorów, na pewno mamy liturgię i tak dalej, a to jest ten moment, zaraz po świętach, w oktawie tych świąt, zatrzymujemy się, popatrzcie, tak jakbyśmy przyjechało coś niezwykłego do naszego miasteczka czy osiedla i tutaj chcemy o tym mówić, to jest właśnie po to. Jest jeszcze nowenna przed świętym Jozefem. Tak jest. Święto Miłosierdzia Bożego wiąże się z jakimś właśnie odpustem, tak jak tutaj właśnie ojciec wspomniał, ale z takim odpustem, że jeżeli tam są pewne warunki też panie powiedział, jest jakieś przygotowanie, nowenna jest, powieść jest komunia święta w niedzielę właśnie Miłosierdzia Bożego, że można uzyskać właśnie odpust, ale teraz mam nadzieję, że się nie mylę, to kar i bim. Także człowiek po święcie Miłosierdzia Bożego wychodzi czysty jak po chrzcie. Czy ja się mylę? Tak, no gdyby, bo tak wiadomo, że spowiedź święta tutaj kładzi krzech, natomiast pozostają tutaj te zaciągnięte winy, bo to są odpusty, przy czym my do końca nie wiemy, jaką mamy tą, że tak powiem, pani wewnętrzne przygotowanie, nie? Bo trudno tym zmierzyć to jakoś, więc musi być to brak przywiązania jakiegokolwiek grzechu i, no i czyste serce i chęć przyjęcia tego odpustu, więc my też tutaj, no, ale tak to jest, jest taki skarb miłości miłosiernej, że możemy uzyskać takie właśnie odpuszczenie, że niejako tak można powiedzieć, gdybyśmy mieli zejść z tego świata w tym momencie, w tym dniu, no to kary czystowe są nam darowane. Gdyby tam się udało uzyskać właśnie taki odpust doskonały. To jest właśnie to wielkie miłosierdzie Boże, że grzesznik... Właśnie pan Jezus mówił, że grzesznik, jego grzechy byłyby jak szkarła. Jeżeli się zwróci do miłosierdzia mojego, to po prostu jest spawiony. Wtedy nie mówię już o tym odpuście, tak, ale mówię tak ogólnie, że to miłosierdzie jest tak wielkie, że jedna koronka odmówiona przy konającym jest w stanie ułagodzić gniew Boży. Tak, to niewątpliwie, tylko cały czas mówimy tutaj, człowiek musi się zwrócić, to jest ten warunek, on musi chcieć, on musi pragnąć, a z drugiej strony mówimy, Panie Boże, bądź wola Twoja, w Twoich A jak to jest właśnie, bo ja przeczytałam to kiedyś i ja na niej nie jestem teraz pewna, tak, ale przeczytałam coś takiego, że Pan Jezus powiedział, że choćby przekonającym odmówili, ktoś odmówił, czyli tak jak kiedyś tam znieśli tam Panu Jezusowi kogoś tam, wrócili mu tam przez dziurę, Więc tutaj tak samo, jeżeli ktoś odmówi przekonającym wiarą tą koronkę, to Bóg uśmierza się gniew Boże co do tego konającego, czyli... Boże, on ma to, tak, ma dokonanie łatwiejsze, można powiedzieć, i ma to przejście, to tak trzeba nazwać, prawda, bo on jest bardzo doświadczeniem takim przeróżnym świętych. Jest bardzo trudne, tak rodzimy się, to jest ten trud rodzenia i tak samo to, że schodzimy z tego świata również, to przejście do wieczności jest tutaj będzie to uśmierzenie, będzie to spotkanie z Matką Bożą, tylko mówię, tutaj w tych wartościach nie ma tak jak w sklepie, w jakiejś grze, że dajemy ileś tam żetonów i otrzymujemy to i to, prawda, dajemy ileś tam punktów, ileś tam i otrzymujemy coś, bo jest cena, nie ma, tak, to wszystko niezmierzalne i my nie wiemy też, jak Pan Bóg ocenia tą naszą tutaj, nasze zawierzenie, naszą aktywność. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Naszym gościem był pan Michał Soberman, rzecznik prasowy ambasady Izraela w Polsce. A w studiu jest koronką do Miłosierdzia Bożego, ona tam się przeniosła jak Marcin Królik, nie wiem, jego chyba. Autorski przegląd widziała konającego i o którego walczono. Komplementy mogą zawsze. Siostra widziała wiele, miała takich podróż, tak mistycznych była. Miała wizję czyśca i tak dalej, biegła. I chyba też opisuje takie właśnie momenty tych ludzi. I ona się modliła koronką.
To jest moim zdaniem hybrydowa postać, zaznaczyła aktorka obecnie, bo jednak bardziej znana jako etatowa opozycjonistka. Gdyby była kobietą, tłumaczy swój Lucjanda, to nie byłaby w tym, ten sposób i tym tonem do kobiet. W rządzie jest ich dużo, ale ja się z nimi nie mogę zidentyfikować. Są to istoty innej kultury niż ja. Poza tym, że wiadomo, że się też dowiedzieć, że Krystyna Janda jest sprawiona każdego dnia, to jest bardzo przykre. Poważnego traktowania naszej wiary i Pana Boga, bo to nie jest tak, że będę sobie żył jak będę chciał, nie korzystam z spowiedzi, nie korzystam z pierwszych piątków. No właśnie, tylko przy śmierci poproszę, to się pomoże koronką, pojadę od razu, prawda, będę porwany przez aniołów, prawda, tak, oczywiście. Więc mówimy, człowiek żyjący w jakiejś tam godnie całe życie, a nawet powiedzmy mający... Polska. A pani wierzy, że w Polsce może być takiego pecha, bo raczej nie trudno mi sobie to wyobrazić. Ja myślę, że dużo ludzi jest bo jednak to poznanie jest możliwe. Pani patrzy, mamy parafii, kościołów, ile mamy nawet i chociażby możliwości. To nie jest tak, ktoś przychodzi i patrzy, kościół, co to jest ten kościół, co to znak krzyżenie. I to jest to, że ktoś nie poznał, to może być gdzieś w krajach, prawda, daleko, daleko, nie wiem, czy takie są wam Amazonii, w krajach misyjnych, muzułmańskich, być może gdzie w ogóle nie ma mowy na temat, prawda? Ja myślę, że żyjemy w takim wielkim chaosie, tak w wielkim zabieganiu chaosie medialnym, na którym że wbrew pozorom w takim burzu żyjemy trochę. Ja wiem, ale pani Anno, ja to tłumaczenie nie jest dalej przekonujące, że ktoś mówi, ja nie poznałam i poznałem Chrystusa, bo nie miałem możliwości w naszej ojczyźnie na przykład powiedzieć. Nie, no mamy, przecież przychodzimy po prostu. No właśnie, to jest tego zwalnianie się z myślenia, prawda, i pewnej rozważnej tutaj oceny. Ale to dla mnie jest takie, jest wychowanie i znajduje ciągle osoby, które nie słyszały o siostrze powstanie, nie słyszały o dzienniczku, nie słyszały o miłosierdziu Bożym. W to uwierzę, w to jeszcze jakoś uwierzę, tylko nie uwierzę w to, że ktoś mówi, nie poznałem Chrystusa, nie poznałem wiary katolickiej, bo... Niektórzy mają tylko to poznanie z drugiej jakiejś ręki i właściwie wyobrażają sobie Kościół jako i Pana Boga, jakiego takiego, który tylko wytycza, coś tam każe, nakazuje, zabrania, a nie poznaje tego wielkiego miłosierdzia Bożego, nie? I ten święto właśnie miłosierdzia Bożego jest to połączone właśnie z jakimś... Może już zostawmy to. Nie wiem, przepraszam, ja również to się kolokwialnie, ale właśnie po to, że tutaj poszedłem. Ja uważam, że to i czyny jest potrzebny, właściwie wiara bez czynków jest martwa i właściwie, ale połączenie tego święta właśnie i z tymi datkami akurat może się ludziom po prostu błędnie myśleć, nie? Że to wystarczy właśnie dać coś i już jest sprawa i to jest... Ja bym w święcie bym się skojarzył, ja tylko na święcie, nie? A przygotowanie do tego święta, to też właściwie ta nowenna i tak dalej, wprowadzenie ludzi w to przygotowanie, że to się zaczyna właśnie Wielki Piątek, to też czasami tak umyka na mnie. To są też takie naczynia połączone, bo to wszystko jest ważne, ale w to święto w sposób szczególny patrzymy na te atrybuty Pana Boga, jakim jest Jego miłość, miłosierna. Tak jak mówimy, że też mówimy, wyznajemy, że jest sędzią sprawiedliwym, który za dobro nagradza, za zło karze, to tutaj mam akurat akcent na Jego miłosierdzie, ale mówimy, te znaki też są ważne, poprzez znak podzielenia się jałmużnym, tego karitasu, co wynika z tego karitasu chrześcijańskiego, karitas chrześcijański. Nie wiem, czy pani ma dzieci, pani Anno? No i właśnie, jakieś tam, ktoś tam dziecko ma imieniny albo rodziny, nie wiem, co się obchodzi, ale właśnie dajemy prezent. Po co dajemy prezent? Żeby przekupić kogoś, dziecko? Nie. Tylko, żeby powiedzieć, słuchaj, jesteś ważny, data urodzin twoja jest ważna, ja cię jako mama kocham, prawda, i tak dalej, jako rodzice cię kochamy i dajemy ci upominek, żeby ten dzień twój ważność, prawda, że przecież on był ważny, że ty tam któregoś tam, prawda, marca, czy listopada, czy czerwca przeszedłeś na świat. I to jest właśnie ta, bo imię, dzień imienia, nie dlatego, żeby ten człowiek, żeby dziecko dobrze o mnie myślało, nie dlatego, żeby się powiedzieć, że imię jest ważne, że to się wiąże z Chrztem Świętym, dlatego też ten dzień jest wyróżniony przez nas. I tak to trzeba patrzeć. Dzień Bożego Miłosierdzia, święto, bo miłosierdzie Boże jest tak ważne dla nas, jest źródłem do końca nieopisanym, bo tutaj się ustawało, co o tym mówi, niepojęte jest to morze miłosierdzia, ocean miłosierdzia, niepojęte, bo my nie wiemy, jak ono nas, w którym momencie nas spotka i dotyka. Miłosierdzie działa przez cały czas, to jest właśnie ten jeden dzień, kiedy mamy na to wszystko, te łaski, które się wiążą właśnie z tą nowenną i tym odkrytem zupełnie, takim naprawdę oczyszczającym. To jest coś niesamowitego, a dziś to umyka. Ja pamiętam, że kiedyś jeszcze ja jeszcze do końca chcę
historycznego okazja sezonu wyjście Meksyk. Gospodarzem uroczystości był prezydent Meksyku Enrique Peña Nieto. Wielki Piątek, to zawsze wiadomo, trylum i tak dalej, to mówię, ale dziś właśnie zapominałam o tej nowelii. Po prostu się zadzwoniłam, zawsze w piątek. Pamiętasz, dzisiaj jest w czasie nowelna, a ja mówię o jednej dzięki, nie? Ale na początku przypominałam, ja czasami przedzwonię gdzieś tam i po prostu swoje znajome przypominam i oni rzeczywiście wchodzą w tą nowelę i wtedy już pamiętają, nie? Mówię w kościele, tylko że my nie słuchamy ogłoszeń, prawda? Że jak już mamy te ogłoszenia przyjdą, to każdy zaczyna wzdychać, patrzeć na zegary, kręcić. Ci, którzy wychodzą, dzięki Bogu, że mamy internet, że są też ogłoszenia na stronach parafialnych. Tak, ale przypominamy sobie, bo to ksiądzie, że naprawdę mają tutaj konkretne punkty, przepisują je, piszą, także na pewno informują, tylko że nasza uwaga jest taka, że no, czasami tylko słuchamy, co tam jest, czy nasza intencja jest podana przalna, czy nie. Ale to nic, nie narzekaj, wie pani, ja wszystkiego dobrego, pozdrawiam. Nie, nie narzekam, po prostu się miłym sercem Bożym i po prostu zastanawiałam się tylko dzisiaj właśnie, ale może było niepotrzebnie, tak? Może wszystko jest właśnie w porządku, może... Tylko zastanawiałam się po prostu, ile osób tak naprawdę po wyjściu dzisiaj jakoś tam zwleni to, że to takie wielkie wydarzenie i taki wielki dzień właśnie, i takie wielkie święto. Oby jak najwięcej, już pani i siostra, to już jest początek. Panem Bogiem, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy Panie Panu i całą rodzinę również. A jaka miejscowość, gdzie to jest, nie dowiedzieliśmy się, pozdrawiamy. Włączenie jak największej liczby polskich komponentów badań i rozwoju polskiej myśli do zaawansowanych produktów, procesów technologicznych w tych firmach. Nie chcemy być, jak to się mówi, wyłącznie montownią, ale chcemy iść do góry na drabinie wartości dodanej i chcemy zdobywać międzynarodowe rynki. Na samodowskich targach prezentuje się około 200 firm na całym kraju. Centrowy polityk Emmanuel Macron zdobył 24,1% głosów. Przewodnicząca Nacjonalistycznego Frontu Narodowego Marine Le Pen 21,3%. Znane już oficjalne wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich we Francji. Wynik wyborów jest wyłączną decyzją Francji, mówi TVP Info minister Witold Waszczykowski. Szef polskiej dyplomacji nie chce jednoznacznie powiedzieć, co jest wybrane, będzie to polski obszar. Nie mogę wejść pod spekulacje, dlatego że to są demokratyczne wybory w demokratycznym państwie i tego jego przeciwnika francuskiego, jak biorą, a nie chcę do tego. Nie możemy sobie zgodzić się z gabinetu, czy coś spekulować, rozmawiać o jakichś taktykach, strategii, jak ustawić do tego czy innego kandydata. Natomiast publicznie ja nie akceptuję takiej sytuacji, że mieliśmy to tam kilka miesięcy temu, kiedy to wybiorą. Polityków europejskich na przykład przed kampanii wyborczej Stanów Zjednoczonych publicznie krytykowały jednego z kandydatów. A druga tura wyborów we Francji 7 maja. Jest zgoda przedstawicieli innych rządów z 27 krajów na wytyczne do negocjacji w sprawie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Takie informacje przekazali polskiej radzie unijnej dyplomacji. Ostateczna zgoda będzie należała do przywódców 27 krajów, którzy w sobotę spotkają się na świecie w Brukseli. Zastrzegł wiceminister spraw zagranicznych kontaktów wraz z rozmówcami na wiele. Spółka Nordstream 2 podpisana z 5 europejskimi koncernami porozumienia o finansowaniu budowy gazociągu. Dla każdego z tych koncernów ma wynieść do 980 milionów euro. Jedynym akcjonariuszem kompanii Nordstream 2 ma być Gazprom. Rosyjska gazeta komercjantu maczy, że chodzi o finanse na budowę trzeciej i czwartej nitki gazociągu biegnącego po dnie Bałtyckie. Podkreśla, że początkowo planowano i takie przypadki zbudowane w dwóch pierwszych nitach partnerzy rosyjskiego monopolisty otrzymają co 10% udziału. Gazprom stworzył nawet spółkę akcyjną, ale jak czytamy w rosyjskiej gazecie, wykup udziałów przez zagranicznych akcjonariuszy zablokował polski regulator. Gazeta dodaje, że wtedy postanowiono zmienić schemat finansowania. Do budowy Nordstream potrzebne będzie zgoda Rosji, Finlandii, Szwecji, Danii i Niemiec. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W nocy miejscami deszcz, lokalnie deszcz ze śmiegiem. Na pozostałym obszarze zachmurzono najmniej. Temperatura przeważnie od 2 do 6 stopni. Wiatr przeważnie umiarkowany, na wybrzeżu porywisty, południowo-zachodni i południowy.
a jutro na ogół pochmurno i deszczowo, w górach śnieg, możliwe również burze. Na termometrach przeważnie od 2 do 6 stopni. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem na południu kraju. Na jutro wydano ostrzeżenia najniższego 1 stopnia dla województwa podkarpackiego, południowej części województwa małopolskiego oraz południowej województwa śląskiego, Beskidu Śląskiego i Żywieckiego. Ostrzeżenia zaczną obowiązywać nad ranem, pierwsze o 4, a ostatnim wygasną o 19. Słowem wszystko. W Polskim Radiu 24, felieton. Cezary Krzysztofa. Cezary Krzysztofa, witam. Podobnie do demokracji nie dorośli Węgrzy, Polacy i Amerykanie, czas przyszedł na Francuzów. Bo na, tak należy rozumieć opinię publicystki Gazety Wyborczej, która po doświadczeniu wstępnych wyników wyborów, które będzie mój zawsze niedobre, prawda? Ona 40% wyborców uparł z jakiejś tam prawdy naszej niefrasprawiedliwości, złośliwości, czy jest już na bazie nienawiści, że ja znam konkretnie człowieka, imię, nazwisko jego, ktoś jest mi bliski, tym bardziej, jeżeli ja mu życzę czegoś złego, bo go nienawidzę, nie kocham, nienawidzę, to jest bardzo mocna rzecz, bo to jest okropnie złe, bo to jest już na granicy otarcia się, może powiedzieć, o potrzebę złego ducha. Natomiast jeżeli ja się cieszę, nie ciesz się dziadku, że już upadku, wypadku, tak jest przysłowie, no i że tak się troszkę cieszę, że komuś coś tam się coś, noga powinna w takich drobnych sprawach, czy no to jest takie, no takie, no mało można powiedzieć, głębokie, no mało ludzkie, takie trochę świadczy, dziecinne, nie? Ale trzeba się tego wystrzegać, przede wszystkim mówimy dobro, które wysyłamy, dajemy, do nas wraca. Pamiętajmy, zło, złe emocje, także złe emocje do nas powracają. Bo tak naprawdę, czyniąc coś złego, nawet psychicznie, my sobie większe. Także dla naszego takiego samopoczucia, że może mało samopoczucia, ale takiego czystego sumienia, to warto jednak myśleć dobrze. Muszę powiedzieć, a może cię Pan Bóg oświeci, prawda? Ale komu nie idzie Pan Bóg oświeci, a może idzie, a nie mówię tam. Zatrzymaj. Jakby to powiedzieć, szlak trafi. No to jak chwilowy, no, ale to też... Mogą sobie jeszcze poutyskiwać na głupie społeczeństwa, ale niewiele już mogą po to, co im się tak bardzo nie podoba, poradzić. Nie mam zielonego pojęcia, kto wygra wybory we Francji. Choć wydaje mi się mniej prawdopodobne, żeby była to Marine Le Pen. Tak, no tak samo nie jest. Gdzie się na drodze tutaj, jak ktoś powie, podróżujemy kierowcę, szczególnie to mają i nagle ktoś robi wykroczenie klasyczne, no i zagrażające bezpieczeństwo i życiu. No i pomyśli sobie jakieś słowo, ale jakąś myśl, ale tak naprawdę to on nie chce, żeby temu człowiekowi coś się stało, tylko w tym momencie ma taki impuls, prawda, taką emocję. W tym przypadku z jakichś tajemniczych powodów zdaje się ufać w jego równie mityczny, co nieprawdziwy konserwator. No ale ja myślę, że ten ktoś tak powiedział troszeczkę na poważnie, bo to tam nie chciał, więc pani cytowała ten napis, prawda? O tym ogniu w apokalipsa. Wybory prezydenckie we Francji, a waga wyborów prezydenckich we Francji jest nieporównanie większa niż w Polsce, to biegnie w pędu do Bukma. No właśnie, a naszym zadaniem jest to... Najpierw powstanie, zanim jeszcze cokolwiek demokracji zabroni, jakiś francuski komitet obrony demokracji, trzeba ich zatrzymać. Naszym zadaniem jest właśnie to, jeżeli przewidzi, że twoja syn, twoja córka idzie na zatracenie, wchodzi w narkotyki, wchodzi w jakieś życie, prawda, niemoralne i tak dalej. Potem to trzeba zatrzymać, rozmawiać, prosić, a nie gdzie krzyż na drogę, prawda? Nie, to nie jest odpowiedź. Dzięki zabijaniu, których czuło się wyzwala. Następnie kolejne korporacje zawodowe w ten czy inny sposób zaczęły wypowiadać posłuszeństwo państwu francuskiemu, a zaprzyjaźniony instytucjonalny nałożenie na Francję aktywnym. No to proszę walczyć z tym odruchem, żeby go nie było, dobrze? Powiem krótko i dajemy następne telefony. Chyba, że pośród Polsce gotowy szkodzić własnemu kraju. Jakoś instytucje europejskie pójdą wreszcie po prostu. No to szkoda o felietonie, jeżeli pani się wypowiada, bo te felietony są przeróżne, byśmy wszystkie czytali na świecie. Byśmy w Polsce stracili na głowie, a na pewno by było tym bardziej siłę, więc felietony są felietonami, to są czasami różne takie, prawda, wypociny, przeróżne karty autorów, czasami jakieś tam przemyślenia po złej kolacji i przykłady na papier. Nie przejmuj się, czytajmy Pismo Święte, czytajmy Dzienniczek Święty Siostry Fausty. To będzie lepsze rozwiązanie. Mamy telefon, bardzo proszę. Słuchamy Radio Maria, kolejny głos. Nie będzie pochwalony Jezus, Maria Zawiskiewicza. Teraz i zawsze. Mówię na krótko z Włoch. Ojcze, bardzo serdecznie pozdrawiam ojca i radę słuchaczy. Chcę troszeczkę powrócić do spotkania z rodziną Siostry Faustyny.
byliśmy na placu 10 minut po godzinie 22 grudnia 2014 roku, Tak, ale do rzeczy, bo nie mówcie, że to jest to, ojcze, że największe cuda miłosierdzia Bożego to odbyta Będzie to samochód o równości 3,5 tony, który będzie jednym z najbardziej innowacyjnych.